Czołem, czołem, Kierunka z Rosołem. Witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale. Nie pytajcie się mnie, co się stało we wstępniaku. Nie pytajcie się mnie, skąd wziąłem muzykę. Nie pytajcie się mnie o to. Po prostu nie wiem. Nie wiem, co mnie napadło, żeby taką muzykę tam wstawić, ale była ona tak cholernie, absurdalnie pasująca do tej całej sytuacji, że tak pomyślałem sobie, że w sam raz jakieś takie, nie wiem, czy to było niemieckie techno, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Słuchajcie, moi drodzy, ja dalej sobie na wakacjach jestem. Materiał jest dogrywany. Mam nadzieję, że wakacje wam dobrze mijają, że jesteście zdrowi, że się dobrze bawicie i tak dalej, i tak dalej. Najpierw powiem wam, co tutaj zobaczycie. Będzie to SW98, dobrze mówię? Z siódemką. Ogólnie mało nią grałem. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem SW98. Na propagandzie w Korei Północnej, szturm oczywiście, tryb taki obrona. Zobaczycie, że całkiem fajnie mi szło. A kolejny mecz to jest skład deathmatch na operacji blokada i generalnie fajnie się grało, bo praktycznie cały serwer to byli Polacy. Jak wiecie, Polaków się morduje najfajniej, z Polakami się najfajniej gra. Ja przynajmniej bardzo lubię grać przeciwko Polakom, bo można się powkurzać momentami. Tak jest. I słuchajcie, dzisiejszy temat taki troszkę poza Battlefieldowo czwórkowy może, chyba że coś mi przyjdzie w końcu do głowy i jednak coś dołożę tutaj od siebie. Słuchajcie, środowisko Battlefielda ogólnie zostało ostatnimi czasy zmrożone dosyć ciekawą informacją odnośnie przełożenia daty premiery Battlefielda Hardline. Jeśli lajkujecie profil na fanpage'u, czy jesteście w którymś z chlebaków, to tam się ta informacja pojawiała. Dlaczego Battlefield Hardline zostaje przełożony na rok wczesny 2015, na rok 2015 i czy w ogóle zostaje tak naprawdę przełożony? To oczywiście są wszystko tylko i wyłącznie dywagacje z mojej strony, jak i ze strony tutaj uczestniczących chociażby w dyskusji na Facebooku. Najpierw może jakie jest oficjalne stanowisko studia deweloperskiego, które jest odpowiedzialne za wypuszczenie Hardline'a. Pierwsze to Multiplayer Innovation, czyli po prostu po becie na E3 było na tyle duży i pozytywny feedback, jeśli chodzi o różnego rodzaju poprawki, że właśnie z tego względu, o matko i córko, ile tam jest ludzi, szkoda, że nikogo nie zabiłem, że właśnie z tego powodu zostało to przełożone. Punkt drugi, Single Player Story Depth, czyli chcą po prostu polepszyć jakość trybu single. I numer 3, Stability, czyli stabilizacja, żeby to wszystko ładnie było. Dostałem SMS-a, nie wiem od kogo, zaraz sprawdzę. Żeby wszystko było ładnie ustabilizowane i przede wszystkim, aby deweloperzy mogli się sporo nauczyć z CTE, czyli Community Test Environment, czyli tym całym trybie, który aktualnie jest puszczany dla PC-towców. Wiecie, tym całym programie polepszania Battlefielda, który w dalszym ciągu, to co widzieliście chociażby we wstępniaku, jest momentami betą. Momentami jest też trochę lepiej, ale nieważne, nie o tym tutaj mowa. I słuchajcie, jeśli wierzyć zapewnieniom deweloperów, to jest to bardzo, bardzo dobry ruch. Zajmiemy się najpierw dyskusją od tej strony. Jeśli faktycznie Visceral Games chce po prostu popracować nad grą, chce dać sobie troszkę więcej czasu na poprawienie tych wszystkich rzeczy, nie chce, żeby ich dziecko wyszło troszkę niedorobione, za przeproszeniem, jak w przypadku chociażby gry DICE'a, to jest to świetny ruch. Jest to świetny ruch i na pewno taki ruch pochwalam. Druga kwestia, ile w tym jest chwytu marketingowego ze strony EA, czy ze strony tutaj firmy deweloperskiej, która wie, jak skończył się launch Battlefielda 4. Myślę, że nie ma tutaj za dużo kombinowania pod tym względem. Myślę, że jeśli ktoś ma tutaj jakieś dobre emocje, w cudzysłowie, w stosunku do graczy, to właśnie Visceral Games chcą zrobić coś naprawdę w porządku i nie chcą wydawać bubla. Jak najbardziej się to ceni. Ale posłuchajcie, i tutaj bardzo wiele osób dosyć szybko na fanpage'u chociażby zwróciło na to uwagę, że
Ja jestem sceptycznie troszkę nastawiony do tej teorii, tak naprawdę. Jestem troszkę sceptycznie nastawiony, ale na pewno coś w tym jest. Słuchajcie, chodzi o fakt następujący. Battlefield Hardline miał wyjść bodajże w październiku. I teraz posłuchajcie, we wrześniu, z tego co wiem, wychodzi Destiny. Wychodzi generalnie sporo gier, Destiny, Rainbow Six, z tego co pamiętam, Call of Duty, Advanced Warfare, to już wychodzi w 2015 roku, ale Destiny wychodzi mniej więcej wtedy, kiedy miało wyjść właśnie Battlefield Hardline. Czy EA pozwoli w ogóle na publikację, na dokończenie tej gry? I tutaj wielu z was uważa, że nie, słuchajcie, że tak naprawdę to będzie tylko i wyłącznie jakaś zasłona dymna, która będzie sprowadzała się do tego, że jednak popracują, ale do końca tego nie wydadzą. Tak jak tutaj ktoś z was napisał, zacytuję sobie, pozwolę zacytować wypowiedź Kamila, prawdopodobnie zostanie całkowicie Hardline usunięty, bo po co mają to wydawać w październiku 2015 roku? Może nie w październiku 2015 roku, w 2015 roku, ale tak czy siak ma wychodzić nowy Battlefield ze studia DICE. Nie wiadomo, co z Battlefrontem. Także niewątpliwie jest to dosyć ciekawy ruch, bo tak mi się wydaje, że coś tu jest na rzeczy, coś tutaj jest troszkę więcej kombinowania niż faktycznie chęci ulepszania. Może nie jest to do końca też tak, jak myślę, ale no na pewno, tak jak już mówiłem, jeśli faktycznie deweloperzy chcą nad tym popracować, to wydaje mi się, że to jest świetna, naprawdę świetny pomysł na po pierwsze troszeczkę odzyskanie zaufania przez EA w kwestii wypuszczania bubla, jakim był Battlefield 4 na początku. Ale z drugiej strony zastanówmy się nad tym, czy faktycznie ta opcja z niewypuszczeniem Hardline'a byłaby ekonomicznie uzasadniona dla wydawcy, bo jeśli nie wypuścimy gry, to nie zarobimy na tej grze. Ja wiem, że Battlefield Hardline był pewnego rodzaju taką kością niezgody pomiędzy ludźmi, którzy są graczami Battlefield od dawna, którzy lubią typowo wojskowe klimaty, a ludźmi, którym ta cała otoczka policyjno-CS-owsko-paydayowsko-złodziejska pasowała. Ja należałem i w zasadzie w dalszym ciągu należę do tej drugiej opcji. Mnie się w Hardline'a dobrze grało bardzo. Była to pewnego rodzaju odskocznia. Coś na rzeczy było. Także ja byłem zadowolony. Ale zastanówmy się nad tym, czy w ogóle jest sens, aby ta gra nie została wypuszczana, nawet jeśli będą w planach do wydania chociażby Battlefront, czy chociażby nowy Battlefield, może Bad Company 3. Cholera wie tak naprawdę. Także to są pytania, na które warto sobie postarać się samemu odpowiedzieć, bo przynajmniej ja wiem, że jestem zadowolony z takiej decyzji z tego prostego względu, że jednak ten cykl życia Battlefielda 4 automatycznie zostanie wydłużony. Że nawet jeśli ludzie by grali w Hardline'a, albo by nawet nie grali, to tak czy siak całe community będzie skupione na Battlefieldzie 4. Przez co ta gra nie będzie cierpiała na tym, że ktoś nie gra w Battlefielda 4, chociaż i tak już wystarczająco dużo nacierpiała, ale mam nadzieję, że te zmiany, które zostaną wprowadzone niedługo z CTE, poprawią zdecydowanie tutaj jakość, bo słyszałem, że jest nieźle i naprawdę teraz gra się poza pewnymi momentami, takimi jak widzieliście we wstępniaku, całkiem dobrze. Ale tak jak już wspomniałem, ja jestem zadowolony, że jednak ta obsuwa w publikacji gry będzie, bo po prostu będziemy mogli się nacieszyć Battlefieldem 4. Troszkę dłużej ten cykl życia zostanie wydłużony, może nie aż do takich wartości, jakie miał Battlefield 3, bo tam to jednak troszkę więcej czasu było między Battlefieldem 3 a Battlefieldem 4 niż teraz między Battlefieldem 4 a Battlefieldem Hardline, ale jednak coś mi się tym bardziej wydaje, że Hardline będzie takim typowym spin-offem, jakimś może urozmaiceniem serii niż jakimś takim pełnoprawnym tytułem, ale na pewno jeśli jest to ruch ze szczerego serca EA i właśnie studia deweloperskiego, to jestem naprawdę bardzo zadowolony i oby tutaj prace w kierunku tej gry szły w jak najlepszym kierunku i żeby nie było żadnych tam później niepotrzebnych przygód, jak były w Battlefieldzie 4 na początku. Także moi mili, mam nadzieję, że materiał się wam spodobał.
w komentarzu zapiszcie jakieś tam swoje, swoje odczucia w tym temacie. Pamiętajcie, kromka gada radzi, nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa!